Witam. Zgodnie z wybranym komentarzem i ankietą, jaką przeprowadziłem, dzisiejszy film będzie o kultowym pistolecie Viz. Zapraszam do oglądania. Fakt pierwszy. Pistolet ten został skonstruowany przez Piotra Wilniewczyca i Jana Skrzypińskiego. W założeniu jest to broń osobista służąca do samoobrony i walki na odległości do 50 metrów. Fakt drugi. Zasada działania broni oparta jest na krótkim odrzucie lufy. Ryglowanie następuje przez przekoszenie w pionie. Visa zasila jednorzędowy magazynek na 8 naboi Parabellum. Fakt trzeci. Nowatorskim oraz opatentowanym rozwiązaniem było zastosowanie w Visie mechanizmu odryglowania, zatrzymania i zaryglowania lufy oraz sposób jej osadzenia. Oryginalny był także zwalniacz kurka. Fakt czwarty. Prototypowego Visa wykonano w fabryce karabinów w Warszawie. Próby techniczne przeprowadzono w Centrum Badań Balistycznych w Zielince koło Warszawy, zaś produkcję próbną, a potem seryjną uruchomiła fabryka broni w Radomiu. Fakt piąty. Do wybuchu wojny wykonano 49 400 sztuk pistoletu Viz. Po zajęciu Radomia przez Niemców produkcję kontynuowano dla Wehrmachtu, stopniowo przenosząc ją do Austrii. Produkowane dla Niemców Visy były oznaczone jako pistolet 35P oraz miały niższą jakość od egzemplarzy przedwojennych. Fakt szósty. Prowadzono próby nad wykorzystaniem Visa jako broni maszynowej. Powstało kilka projektów futerału kolby do Visa, jednak wojna przerwała pracę nad tym wszystkim. Fakt siódmy. Visa użytkowano we wszystkich oddziałach Wojska Polskiego. W czerwcu 1938 roku Visy były już w jednostkach pancernych, kawalerii i lotnictwie. Potem broń dostarczano dla piechoty, łączności i artylerii. Pistoletów używała także marynarka wojenna. Fakt ósmy. Pewną ilość Visów zmontowano w warunkach konspiracyjnych z części wynoszonych z fabryki, jednak lufy dorabiano w warszawskich zakładach Armii Krajowej. Fakt dziewiąty. Po wielu latach uruchomiono na nowo produkcję Visa z myślą o kolekcjonerach i prywatnych odbiorcach. Nowe Visy produkuje się w oparciu o przedwojenną dokumentację. W 2018 wydano nawet limitowaną edycję Visów z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Fakt dziesiąty. Pistolet Viz jest przez wielu uważany za jeden z najlepszych pistoletów, jakie kiedykolwiek zaprojektowano. W wielu źródłach z zagranicy podkreśla się jego wysoką wytrzymałość i balistykę. Najbardziej cenił się wśród kolekcjonerów egzemplarze przedwojenne. Jeśli Ci się podobało, to zapraszam do śledzenia tego kanału i proponowania w komentarzach uzbrojenia do następnych filmów.